właśnie. Grałam tutaj właśnie przez 3 lata. Tak, u trenera Jaszczuka tam na Abisie, WS Inf, to jest teraz, znaczy był też. I po tych 3 latach no, powiedziałam sobie, że ja tu nie wrócę. Dlaczego? Nie wrócę do Łodzi, bo gdzieś tam nie podobało mi się Łódź jako miasto. I jak gdzieś tam mam coś takiego, że jak w jednym miejscu byłam, to gdzieś tam chcę inne zobaczyć. Więc myślałam, że już tutaj nie wrócę i gdzieś tak sobie powiedziałam faktycznie, ale nie właśnie ze względu na kluby czy tym podobne, ale właśnie ze względu na to, jak Łódź wyglądała. No teraz właśnie jak tutaj jestem no, niespełna 2 miesiące, 3, no to muszę przyznać, że dużo się zmieniło. Jest taka, przynajmniej na tych głównych ulicach, no wiadomo, jest bardziej taka zmodernizowana. No i cieszy oko bardziej niż te parę lat temu. Ostatnio gdzieś tam lubię bywać w spółdzielni na Piotrkowskiej. Bardzo klimatyczne miejsce i dobre jedzonko, więc tam gdzieś często bywam. No ja ogólnie bardzo lubię naturę, więc w parkach też lubię sobie tam pospacerować. No także to są takie parki, raczej schadło moje serce tutaj. Szczerze mówiąc, czekam na świeżość. Mieliśmy teraz turniej w Dreznie i to były 3 mecze. Ostatni dosyć ciężki mecz właśnie w tiebreaku. Do tiebreaka doprowadziłyśmy, który przegrałyśmy, ale gdzieś tam no, dla mnie to był dosyć ciężki turniej, zwłaszcza, że poprzedni turniej nie grałam cały, więc jakby to zmęczenie gdzieś tam narastało. I czy czuję się gotowa? No. Ja jestem gdzieś tam taką osobą, gdzie zawsze mówię, że jeszcze trochę pracy mogę wykonać, jeszcze chwilę mamy czasu na to, żeby się przygotować, więc wiadomo, w głowie się pojawiają takie myśli, że już chyba czas, żeby łapać tą dynamikę, tą siłę, tą skoczność. No ale na razie jeszcze jestem spokojna, mamy jeszcze te 2 tygodnie. 2? No, niecałe 2. No więc jestem dobrej myśli, zobaczymy jak to wyjdzie. Szczerze mówiąc, nie. I to mnie martwi. To znaczy, trochę z mojej perspektywy może to wygląda tak, że dużą część piłek gdzieś tam dostaje lewe skrzydło, a no ja właśnie bardzo lubię być eksploatowana, bo gdzieś tam zawsze więcej powtórzeń, szybciej mogę gdzieś tam poprawić ten swój błąd i no na przyszłość to dobrze rokuje wtedy, kiedy więcej mogę atakować się w meczu i poprawiać te swoje błędy. Aczkolwiek właśnie na razie gdzieś tam mam cały czas taki niedosyt, że jednak mało tych piłek dostaję. Zobaczymy jak to będzie w lidze, jak to się będzie rozkładało. Wiadomo, teraz jest okres przygotowawczy i tak naprawdę nie mamy wykreowanej jeszcze swojej gry, więc możliwe, że będę bardzo eksploatowana, ale na razie jakoś tego nie odczuwam. Cały czas się zdarzają takie różne nieporozumienia, ale z czasem już wiem, kiedy rozgrywająca może mi wystawić piłkę, kiedy mi wystawi, kiedy ma być właśnie bardziej gotowa, a kiedy po prostu muszę być gotowa na wszystko, więc jakby no poznajemy się, wiadomo, z jedną rozgrywającą lepiej się znam, z drugą mniej, co jest zrozumiałe, no bo jednak na treningach też to nie jest tak, że porówno ze sobą trenujemy. No myślę, że przez cały sezon będziemy się docierać, to nie jest tak, że w okresie przygotowawczym się poznamy na wylot. No ale myślę, że powinnyśmy być dobrej myśli i jakoś negatywnie się do siebie nie dostawiać przede wszystkim. Z mojej perspektywy wygląda to tak, że faktycznie będąc w Legionowie, często bywały takie treningi, gdzie no, przyszłam na trening i gdzieś tam mimo, że byłam znużona, no to gdzieś tam całkiem łatwo przychodziło to zdobywanie punktów na treningu nawet, w tych 6. Później już tak idąc taką drogą chronologii trochę, będąc w Muszynie, już było mi trochę ciężej, bo gdzieś tam już trochę wyższy poziom. A teraz właśnie będąc tutaj w ŁKS-ie, no to muszę przyznać, że to nie jest takie od wstryknięcia palcem, że kiwnę sobie piłkę czy zaatakuję i jest punkt. Gdzieś tam troszkę trzeba się bardziej nacharować i nie zawsze w pierwszej akcji można skończyć piłkę, więc no jest przeskok, trzeba przyznać, że jest przeskok. To jest sport, to trzeba o tym pamiętać i jeden dzień jest lepszy fizycznie, drugi jest gorszy.
Jeśli kibice będą faktycznie mieli uzasadnione swoje gdzieś tam słowa krytyki, to ja jak najbardziej to przyjmę, po prostu gdzieś tam pogodzę się z tym i, no i będę starała się pracować lepiej, żeby unikać kolejnych takich sytuacji. Ale jeśli po prostu nam nie wyjdzie i będziemy robiły wszystko i mimo to przegramy, a kibice mimo to gdzieś tam nas skrytykują jakimiś nieprzyjemnymi słowami, no to na pewno gdzieś tam to uderzy w ten sposób. No. Nie, no pyskować może nie. Jeśli to będzie do mnie typowo skierowane, no to zobaczymy. Zobaczymy. No. Tak, no to trzeba przyznać, że jeśli ma się na pozycji zawodniczkę taką jak Iza Kowalińska, która grała tutaj w ubiegłym sezonie, no to gdzieś tam na pewno duża rywalizacja by była między nami, zwłaszcza, że ja też zdaję sobie sprawę z jej wartości jako właśnie zawodnika i na pewno gdzieś tam chciałabym jej dorównać, bo ona ma wiele lat gry za sobą i to dobrej gry. No i to trzeba przyznać, że na pewno nauczyłabym się może właśnie w rywalizacji dużo, pomogłoby mi to, ale nie wiem, czy to byłoby z korzyścią dla mnie, jeśli chodzi o grę, bo jednak będąc na boisku, człowiek uczy się znacznie więcej niż typowo w treningach i w rywalizacji. Wiadomo, rywalizacja podnosi nasze umiejętności, ale jednak to doświadczenie jest, myślę, na równi z tą rywalizacją, bądź nawet ważniejsze. Lora, moja konkurująca zawodniczka na moim ataku, naszej pozycji nominalnej. To nie jest tak, że my ze sobą nie rozmawiamy, bo jak ona zobaczy, że ja coś źle robię, no to gdzieś tam mi podpowie, że jak ja zobaczę, jak ona coś źle robi, mogłaby lepiej, to też jej to powiem. Inne zawodniczki, jeśli starsze, bo wiadomo, młodsze gdzieś tam czasami się, znaczy młodsze w moim wieku, czy tam 2-3 lata starsze, no to gdzieś tam czasami mamy problem z porozumieniem się właśnie z podpowiedziami, ale te starsze zawodniczki, które coś zauważą właśnie, że mogłem zrobić lepiej, że tu przyłożę rękę, że tu odstawiasz ręce w bloku, no takie rzeczy jej mówią i dla mnie to jest ważne, no bo jednak nie zawsze sama czuję, jak moje ciało tam wygląda w powietrzu, czy nawet w broni, nie na ziemi. Szczerze mówiąc, nie myślałam nad tym i nie skupiałam się. Kibice są obiektywni i części na pewno przypasuje, drugiej części nie, więc jakby nie myślałam o tym, bo nie chcę się nawet nad tym skupiać. Co ma być, to będzie. Ja na pewno będę robiła wszystko, co w mojej mocy, żeby jak najlepsze nasze kontakty były i jak najlepiej, żeby mnie zaakceptowali może w ten sposób. Tak, to akurat jak w zespole nie idzie, to gdzieś tam do tej pory zawsze mnie bardziej dopingowało, że to ode mnie trochę bardziej zależy to, żeby wyciągnąć ten zespół. No i faktycznie bywały takie mecze, gdzie przegrywałyśmy, ale no nie mogłam powiedzieć, że źle zagrałam, gdzieś tam wiedziałam, że dałam sobie wszystko. I mimo, że przegrałyśmy, no to gdzieś tam byłam zadowolona ze swojej gry, to prawda, a te doświadczenia życiowe, czy jakoś wpłynęły na mnie? Na pewno mnie gdzieś tam wykreowały i zdaję sobie coraz bardziej sprawę, jeśli właśnie chodzi o tą Grzesia chorobę dawną. Zdaję sobie sprawę z tego, że każda chwila jest ważna i naprawdę można być wysoko, można grać na wysokim poziomie i z dnia na dzień spaść i tak naprawdę nikt o tobie już nie pamięta, oprócz tych kibiców, którzy mają w głowie, że o, ten fajnie grał. Więc jakby trzeba łapać chwilę, jestem tego zdania, ale też z dnia na dzień ciężko pracować, bo nie wiadomo, kiedy coś pryśnie. No, nie ukrywam, że chciałabym z ŁKS-em zdobyć medal i to myślę, że byłoby dla mnie taką właśnie trampoliną, żeby gdzieś tam dalej się wybić. No ale nie wiadomo nigdy, co życie pisze, więc ja staram się mimo wszystko skupiać na tym, co jest tu i teraz. A to, co mówię, będzie później, no to już jakby nie do końca zależy ode mnie też.